Matko Boża Nadziei. 6 lutego 2024. Matko Boża Nadziei, która towarzyszyła naszemu Hermanowi Cohenowi, a z wszystkimi świętymi prosimy Ciebie, Matko Boża, o uzdrowienie naszych rodzin i o prawdę, o którą walczyła tak nasza Edyta Stein, zlikwidowana planowo w rocznicę koronacji polskiego papieża Piusa X, razem 527 katolickich Żydów, w tym planie 527. Ten plan zaczęli 12 października 1492 roku, a zaczęli Kongresem Fatymskim w Warszawie ze Sztylinem 12 października 2019 roku. Bo nie ma prawdy. A jak może być prawda, jeżeli jest święty Kościół katolicki? Matko Boże Nadziei, która towarzyszyłaś Hermanowi i okazała się przed jego odejściem na zakończenie wojny prusko-francuskiej, wywołanym sfałszowaniem depeszy w Batemsdzie, moc Eucharystii nawróciła naszego Hermana. 11 lutego 2000. Był cud. Wierzę o tym. Matko Boże, dziękuję Ci za ten cud. W dniu urodzin Maksymiliana. Matko Boża Nadziei, w tym Kościele prosimy Cię o uzdrowienie nas. Matko Boża, Lourdes, jesteś tą patronką Lourdes od 1778 roku, kiedy nawrócił się rycerz Mahometa i został rycerzem Matki Bożej za Karola Wielkiego, a dzisiaj mamy powstanie Ingolstadt. Założył Karol Wielki 6 lutego 1806 roku. To się dowiedziałam w 2006 roku. W roku rocznica była powstania Ingolstadt. Gdy byłam u Jakuba Rem, dowiedziałam się więcej innych rzeczy. Prowadzisz mnie, Matko Boże. Pomaga nam Maria Anna Lindmajer. Jezu, ufam Tobie. Matko Boże Nadziei, zabierzemy Ci cały Hamburg, Twoje miasto. Hermanie Cohenie, wspomagaj nas. Wszyscy święci, święte Bernadetko. Jezu, ufam Tobie.